Cześć, tu Marta z bloga bipilot.pl i dzisiaj witam Was w filmie, w którym będę robiła house tour po moich pokojach i pokażę Wam wszystkie rośliny, jakie mam. Jest tego trochę. Część roślin przygotowuję do oddania, wymienienia się albo też do zutylizowania, jeżeli taka jest potrzeba. Ale pokażę Wam najpierw wszystkie te rośliny, a potem jeszcze kiedyś nagram film na temat tych roślin, które będę albo właśnie oddawać, albo wymieniać się, albo będę z nimi coś robić, przesadzać je, próbować je ratować. Także zapraszam Was do oglądania. Dzisiaj jest dość mocne słońce, także będzie takich trochę prześwietleń, ale fajna pogoda jest, więc aż się chce nagrywać. Tu jesteśmy w mojej sypialni i tu mam dwie rośliny, wcześniej było więcej, bo miałam inspekt w łazience z sadzonkami roślin do ogrodu i no nie było miejsca tam na żadne kwiaty, ale przeniosłam inspekt do salonu, bo niedobrze radziły sobie te sadzonki tam, było tam za wilgotno. Dlatego teraz tu mi zostały dwie rośliny. Tu mam palmę, którą dostałam od mojej teściowej. Opowiadałam w niej, z tego co pamiętam, w filmie o roślinach, z którymi sobie nie radzę. Dalej sobie z nią nie radzę. Zastanawiam się, czy jej się nie pozbyć, bo tak, tutaj wychodzi nowy liść, ale przy okazji te liście zaczynają schnąć i się marnować. My mamy wysoką wilgotność w mieszkaniu, więc myślę, że to nie chodzi o to. Nie wiem, może spróbuję ją zraszać codziennie i coś to da. Nie wiem, czy widzicie, ona jest bardzo zakurzona. Ja ostatnio trochę zaniedbałam moje kwiaty przez moje sadzonki warzyw i kwiatów ogrodowych, ale no, postaram się to zmienić. Tutaj moja duma, mój fikus. Ten to dopiero ma kurzu pełno i teraz w tym świetle to pewnie dobrze widać. On się kwalifikuje do przesadzenia. Ja Wam pokazywałam w filmie o roślinach, które wyhodowałam ze szczepek, że on już, jego korzenie już po prostu tam wychodzą od spodu, także on na dniach będzie przesadzany. No i on sobie fajnie tutaj radzi, bo ma super tutaj miejsce. Widzicie, tutaj mam okno balkonowe, tarasowe w sumie. I on sobie świetnie radzi, dostając mnóstwo światła tutaj. Ma już bardzo dużo liści, jest bardzo wysoki. No i będzie drzewko. Cieszę się bardzo. Już chciałam wychodzić, a tutaj zapomniałam o tej hoi. Ona też jest zapomniana. Ja w ogóle nawet zapomniałam o niej wspomnieć na filmie o roślinach, które wyhodowałam ze szczepki. No, wypuszcza nowe liście, ale gdybym o nią bardziej dbała i tutaj o jej doglądała, no ona nie potrzebuje aż tak dużo podlewania, ale no musiałabym coś zacząć z nią działać, może ją przestawić gdzieś. No, ale tak wygląda. Fajny to jest kwiat, podobają mi się jego liście, podoba mi się to, że ma takie plamki na liściach, no tylko po prostu potrzebuje chyba więcej miłości. Teraz zapraszam Was do pokoju mojej córki, tu jest bałagan, ale nie będę tego sprzątać, po prostu to są leżące zabawki, więc myślę, że nie będzie Wam przeszkadzać. Tu też trochę rośliny są zapomniane, no bo nie jestem tutaj codziennie cały czas, spędzamy najwięcej czasu w salonie, więc ja tutaj trochę te rośliny zaniedbałam. Też takie tu są rośliny, do których nie mam serca i które się kwalifikują do przesadzenia, do sypania ziemi albo do oddania. No zobaczcie sami. Tutaj kolejna palma, ona ma się całkiem dobrze w porównaniu z tym, co było. Ja ją kupiłam w zeszłym roku jako maluszka na zielonym parapecie i ona dużo przeszła. Bardzo schły jej końcówki w naszym starym mieszkaniu. Teraz no fajnie wybija nowe liście. Została też wciągnięta, tutaj liście zostały wciągnięte przez odkurzacz. Ja je trochę poobcinałam, bo były postrzępione. Teraz tutaj fajnie sobie radzi, wypuszcza to, jak mówiłam, nowe liście i no i rośnie. I nawet nie potrzebuje zraszania za bardzo, nie snuje i te końcówki, bo tak jak mówiłam, u nas jest dość wilgotno w mieszkaniu. Tutaj mam dracenę, tutaj mam nawet motylka na ziemiórki, bo mam ich coraz więcej, może też ze względu na to, że teraz hoduję te sadzonki. Tu odłożę zdjęcie. No widzicie, no ona tutaj wydaje mi się, że drewnieje po prostu jej ta łodyga, ale nie wiem, chyba sobie ją odpuszczę, bo nie za bardzo mi się to podoba. Chyba wymienię na coś z kimś. Ktoś może będzie chciał uratować i mi dać jakąś szczepkę. Nie widzę jej tutaj u siebie. Mam za dużo po prostu też roślin, które docelowo mają urosnąć w duże, wielkie rośliny. I
No, chyba trzeba odpuścić. Stwierdziłam, że po prostu mam za dużo roślin i te, które są w najgorszej kondycji i najmniej mi się podobają, pozbędę się ich, bo już mam w koszyk zapełniony na zielonym parapecie takich roślin zwisających, które mi się bardziej przydadzą, bo planuję dużo bułek i makram. Teraz przejdziemy do ostatnio też pokazywanego skrzydłokwiatu. To jest ten taki uratowany z... Tak, to był uratowany z Leroy Merlin. Wyglądał źle, ale też tu nie wygląda super. I ja powiem Wam szczerze, że będę coś z nim robić. Będę go przesadzać do innej doniczki, bo on tutaj między tymi skarbonkami i klockami Lego. On jest w takiej wysokiej doniczce. Ja go przesadzę do doniczki przede wszystkim z drenażem. I no zobaczymy. Będę podlewać teraz nawozem do roślin kwitnących albo biohumusem. I chcę, żeby po prostu zakwitł ten skrzydłokwiat, bo niby fajne te liście, no ale tak, no niezbyt mi się to podoba. Przechodzimy dalej na okno. No i tutaj racena, o której mówiłam, że sobie z nią nie radzę. Totalnie ją sobie odpuściłam i popatrzcie, tutaj żółte liście. Tutaj niby wychodzi nowy liść. Nie wiem, czy się sfokusuje, ale też tutaj te liście schną, gniją. Nie wiem, wystawię na lokalnej grupie, może ktoś będzie chciał wziąć. Ja już nie mam do tego serca. One też rosły dwie, te draceny, tak jak tamta poprzednia. Ja je rozdzieliłam i dałam jedną mojej siostrze na urodziny, bo i tak miałam w planach rozdzielenie. I moja siostra mówi, że u niej no lepiej wygląda, ale też jakoś się spektakularnie nie prezentuje, więc też jej powiedziałam, że może oddać. Oj, tutaj jakiś sukulent. To wzięłam od teściowej szczepkę i to wyrosło już u nas. No, tak sobie rośnie, no. Nie wygląda jakoś spektakularnie, ale w sumie chcę zobaczyć, co z tego będzie. Tu moja praca, tu jest praca mojej córki z przedszkola na 11 listopada. Tutaj Epipremnum Marble Queen i w filmie o dżungli mojej aktualizacji opowiadałam, że w sumie nie ma dużego przyrostu, ale później zobaczyłam ten film i okazało się, że jest. No popatrzcie tutaj, jak super już wypuszcza nowe listki. Tutaj ma, tak dziwnie mi skręcił po przecięciu i tu wypuszcza nowe listki, i tu wypuszcza nowe listki. Tylko właśnie zastanawiam się, czemu nowych z ziemi nie wypuszcza, ale ja, no, może znowu przytnę ukorzenie i przesadzę do większej doniczki i dam, no, zagęszczę tą roślinę, ale po prostu tak mi się podoba to epipremnum, że już myślę nad innymi właśnie odmianami tego epipremnum, tam na zielonym parapecie widziałam jeszcze kilka. Tutaj mam Sansevierię, a właściwie teraz Dracenę, tak, bo się ta nazwa zmieniła. W końcu mi zaczęła, kiedy ją dostałam w zeszłym roku na urodziny od mojej siostry, zaczęła wypuszczać mi tutaj, bo wcześniej nie wypuszczała nowych, a teraz już ma dość ciasno w doniczce i chyba właśnie jej się to podoba, tylko popatrzcie, no rusza mi się to, bo tu jest za mało ziemi, ale mam ziemię do sukulentów, przesadzę ją od razu do tej ziemi, tak na wiosnę, zostawię ją chyba w tej doniczce, tak sobie myślę, jak jej tak dobrze w tej doniczce, bo one lubią ciasno i żeby tak fajnie mi stała, bo mi się to nie podoba, że ona jest taka rozłożysta, bardziej fajnie to wygląda jak stoi, ale o tej Sansevierii marzyłam i cieszę się, że dostałam ją na urodziny. No a tu kolejny skrzydłokwiat. On jest fajny. On jest bardzo gęsty. Fajne ma liście, ale też nie kwitnie. Nie chciałam powiedzieć, nie owocuje. Nie kwitnie, więc też zajmę się nim na wiosnę. Zobaczę, poobcinam te liście, które są nieładne i wezmę, podleję go też właśnie jakimś nawozem do roślin kwitnących i w końcu może mi coś wyjdzie z tego. Teraz jestem w gabinecie mojego męża i tutaj jest dość dużo roślin, on też jest od północy i co? Tutaj rośliny nawet sobie dość fajnie radzą, tu ma fajną półkę, tutaj ma parapet, więc te rośliny mają dostatecznie dużo światła, a też tu są takie rośliny, które nie potrzebują nie wiadomo ile tego światła, ale tu też chyba kilka roślin pójdzie pod nóż, że tak powiem. Zacznę od Kalanchoe, która cały czas wydawała mi się, że jest gruboszem, dlatego że te liście, które ja miałam wsadzące w szczepce, one były takie okrągłe, one nie były poszczępione i dopiero te nowe się zaczęły robić takie poszczępione. Ja cały czas mówiłam, że to jest grubosz, w ogóle muszę to jeszcze zdementować, no ale to jest Kalanchoe, ona sobie tu fajnie radzi, tutaj wychodzą nowe listki. Jest ładna i będzie sobie tu stała raczej.
Tutaj mam filodendrona. On naprawdę fajnie wypuszcza, mimo tego, że nie jest aż tak, mówię, w aż tak jasnym miejscu, ale też nie jest aż tak ciemno. I tutaj sobie puszcza też. Myślę, że może kiedyś go przeniosę w miejsce, w którym będzie bardziej się eksponował, a tutaj może dam jakiegoś sukulenta. Tutaj ta różowa trzykrotka. No ona sobie tutaj radzi, tak sobie jest w ogóle na takiej podkładce, bo nie wiem czemu zrobiłam dziurę w tej doniczce, mimo że to jest osłonka, ale puszcza nowe liście, wypuszcza z ziemi nowe jakby tam liście. Też muszę coś z nią zrobić, też muszę ją przenieść, bo ona ma potencjał, no ale tutaj widzicie, jakieś plamy się porobiły. No zobaczymy. Tutaj epipremnum, do niego się nie można przyczepić, po prostu rośnie jak szalone, gęste i piękne. Bardzo się cieszę i nawet ma przebarwione liście, także światła mu też dostatecznie dużo, ma dużo światła. Tu ta trzykrotka nieszczęsna, ale ktoś mi napisał, jedna osoba mi napisała w komentarzu, że trzykrotka to szatan i sobie poradzi. Także ja na to liczę. No już trochę zaczyna tutaj wzwisać, gęstnieć, także jest nadzieja. Tutaj przechodzimy, witamy wilka ze starego mieszkania. Jeszcze mamy ten plakat, w sumie obraz, on był chyba w Castoramie kupiony. Moja siostrzenica go uwielbia, jak jedzie do nas, to mówi, że jedzie do cioci, wujka i tam do kuzynów i do wilka. I on nie był na początku to powieszony, więc kiedy go powiesiliśmy, ona tutaj wpadła, ona ma 3 lata niecałe i o, wilk! Była tak szczęśliwa, że to było niesamowite. Okej. Mój pieniążek, moja duma. Wczoraj znowu mu poobrywałam te dłuższe liście i uważam, że wygląda całkiem fajnie, jak na to, że to zimy sobie słabo radził. Tutaj ma piękne maluszki i on sobie tu będzie stał. Tu aloes od mojej koleżanki. Dostałam go od mojej koleżanki. Jeszcze go nie podlewałam od czasu jej wizyty. Ona chyba była w grudniu czy w styczniu. W styczniu po świętach. Także muszę go podlać. Nie wiem, czy on ze mną przeżyje. Wiecie, mówiłam wam już, że aloesy to u mnie słabo. Tutaj Marble Queen to są obcięte właśnie na sadzonki liście z tamtej. No, wypuszcza nowe listki, jak widzicie. I tutaj zamykulkas. To jest moja pierwsza roślina, którą miałam. Ale totalnie go zaniedbałam. On tak tutaj marnie stoi. I ja mam taki plan, bo zaraz wam pokażę. Lecę po ścianie, lecę po ścianie, lecę. Tu jeszcze pustki. Tu jest kolejny. To jest z mojej firmy. I on wypuścił 2 liście, ale też widzicie, jeden wysech. I ja planuję je po prostu włożyć do jednej doniczki. Może nie do takiej właśnie, bo to są takie ceramiczne, ceglaste doniczki. Niby fajnie, bo on nie potrzebuje dużo wody, on też nie potrzebuje, żeby nie wiadomo jak mokro mieć, właśnie wręcz przeciwnie. No ale po prostu są zaniedbane. Ja je włożę do jednej doniczki i popodpieram je fajnie i może coś z tego jeszcze będzie, bo szkoda by było pierwszych roślin moich, które miałam i które rozwinęły we mnie miłość do po prostu do hodowli roślin. Teraz jestem w łazience, tu też światło ostro daje, tu mam tylko 2 rośliny. I one sobie też tu fajnie radzą. Raczej jedna dopiero została przeniesiona, więc jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale druga tak, no bo to światło. Tutaj mam od wschodu okna i one sobie tak wschód, sfokusowany trochę na południe. Na południe, bo że zawsze mam z tymi kierunkami problem. Także tu sobie świetnie te rośliny radzą. Teraz wam pokażę. Tutaj jest moja duma Ficus lyrata. Dostał nowych liści, jeszcze się wam nie chwaliłam w przeciągu ostatnich 2 tygodni. Te liście powstały już w sypialni, bo tak jak wam mówiłam, tutaj stał inspekt, więc przeniosłam wtedy tego fikusa do sypialni. Popatrzcie, no on już jest całkiem spory i bardzo mi się podoba, pasuje tutaj w ogóle do tych płytek. Więc tu ma fajnie. Chyba, no nie wiem, zastanawiam się, czy go przesadzić, bo on też niestety jest w doniczce bez drenażu. Ale patrząc na rozmiar, ta doniczka mu odpowiada, liście puszczają, więc może na razie zostawię go w spokoju. A tutaj mam alokazję. Jak to mówią, alokazja, eutanazja, bo podobno alokazja to jest taka roślina bardzo kapryśna. Ja ją mam w takim wiaderku po pomidorach, ale no ma odpływ, to wiaderko i fajnie sobie radzi. Ja tylko musiałabym zmienić mu doniczkę, osłonkę, bo po prostu jest za nisko i
cała roślina nie dostaje światła, także to na pewno jest do zmiany. Ja ją tu postawiłam, bo stała na półce u mojej córki i sobie pomyślałam, że może tutaj więcej światła dostanie, bo córka ma od północy okno, a tutaj jak dostanie światło, to może ruszy, bo tutaj widzicie, jest coś próbuje wyjść, ale to tak całą zimę stało, ale cieszę się, że w ogóle ona przeżyła zimę, przeprowadzkę i te wszystkie niesprzyjające warunki, bo wiadomo, alokacja to jest kapryśnica straszna. Okej, to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje rośliny domowe. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam, bo ja tak często, nie wiem, czy słyszycie, ale mój syn już się niecierpliwi. Często mam, że wszystko pokażę, wydaje mi się, że wszystko pokazałam, a potem jeszcze coś wyskakuje. Dajcie znać, jakie wy z tych roślin macie, czy macie tyle roślin, czy więcej, czy mniej. Piszecie mi, że macie dużo, także no ja myślę, że ich jest dużo, ale będę się pozbywać, ale już mam takie upaczone pile, peperomnie. Ach, szkoda gadać. Mam nadzieję, że mąż tego nie usłyszy, bo on czasami się załamuje, jak ja przynoszę nowe rośliny do domu. Może powymieniam na coś fajnego te rośliny, no to zobaczymy. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do grupy Amatorzy Ogródka na Facebooku. Dziękuję za każde polubienie. Bardzo mi to daje dużo motywacji do nagrywania dla Was dalej filmów. Dziękuję za subskrypcję, a jeżeli nie subskrybujecie, to zapraszam Was do subskrypcji kanału i zapraszam do następnego filmu. Pozdrawiam, pa!